Świnie! Pomocy! Proszę! Te świry zaraz się tu wezmą! Nie strzelaj! Jestem do góry! Czego tu szukasz, matkojebco? Przyszedłem spotkać się z Raisem. Wysłał mnie Brecken. Brecken? Ten dupek zwierzy? Dobra, czego on kurna chce? Przyszedłem dobić targu. Jakiego targu? Takiego, jakiego dobija się z Raisem, a nie z jego przydupasami. Dobra, przepuśćcie go. To może być nawet zabawne. Yeah!
Jak długo się przyjaźnimy, Osman? Przyjaźnimy się od bardzo dawna. Dlatego też tak mnie zaskoczyło, że chciałeś okraść mnie! Czy ja cię już gdzieś nie widziałem? Dam ci teraz wybór. Bardzo prosto. Prawa ręka czy lewa? Lewa! To była moja lewa czy twoja lewa? Widać, że przychodzisz z wieży. Czego chcesz? Chcę dobić targu. Targu? Za antyzynę pewnie. Przycisnęło was. A co oferujesz w zamian? Twoje usługi? Twoją lojalność? Potrzebne mi jest i to, i to. Gadaj z Karimem. To jeden z naszych. Zrób to, co ci powie. A Raiz zastanowi się, czy dać wam trochę antyzyny. Rozumiesz? Chyba nie mam wyboru. Domyślny. Rozmawiałem z Raisem. Jade ma rację, to psychopata. To właśnie on wystawił do wiatru GRE. A teraz muszę robić, co mi każe. Nie tylko dlatego, że mam taką misję, ale też dlatego, że ma ogromne zapasy antyzyny. Pieprzony wirus. Gówno z wieży. Jesteś wreszcie. Rajs mówił, że przyjdziesz. Jestem Karim. Crane. Amerykanin. Mam wujka w Stanach. W Teksasie. Jesteś z Teksasu? Jesteś kowbojem? Jestem z Chicago. Dobrze, panie Capone. Będziemy w stałym kontakcie radiowym. W ten sposób będę mieć pewność, że idziesz tam, gdzie powinieneś. Czyli gdzie dokładnie? Wleziesz dla mnie na wieże antenowe i powłączasz modulatory krótkofalowe. Większość moich ludzi jest zbyt wolna, gruba lub nawalona, by wspiąć się na wieżę i nie skręcić sobie karku. Jak to zrobię, dostanę antyzynę? To umowa między tobą a Raisem. Ja się nie będę wypowiadać w jego imieniu. Po prostu nie spieprz tego. On źle znosi rozczarowania. Spotkałem osobnika imieniem Karim. Jest chyba kimś na kształt majordomusa Raisa, a przynajmniej przydupasem numer jeden. Karim polecił mi naprawić dla Raisa kilka anten. Nie ma to jak być chłopcem na posyłki. Thank you.
Crane. Raportuj. Spotkałem Raisa. Nie ma wątpliwości, że to Sulejman. To psychopata. Z bezwzględnego polityka zmienił się w pieprzonego watażkę. Czy wiesz, że pracujesz dla nas? Nie. Wziął mnie za kolejnego gościa z wieży. Właśnie odwalam za niego brudną robotę, za którą ma mi dać antyzynę. Zrozumiano. Dalej wykonuj jego polecenia. Pamiętaj, potrzebujemy tego pliku. Super. Bez odbioru. Co dokładnie mam zrobić? Komunikacja radiowa nie działa najlepiej w strefie kwarantanny. Te modulatory wzmocnią sygnał, pozwalając Raisowi kontaktować się z posterunkami w odległych częściach miasta. Nie tylko Rais na tym skorzysta. Być może, ale cesarz musi kontrolować swoje imperium. Ty się wybierasz! Nie skończyliśmy jeszcze! Nie chcę zdechnąć!
Karim, jestem przy pierwszej antenie. Jeśli antena nie ma zasilania, musisz je włączyć. W małym budynku u podstawy nadajnika znajdziesz łącznik. Thank you.
wrzeszczę, bo jakiś zarażony popapraniec z flakami zwisającymi z gardła właśnie się na mnie zżyga. To cię tłumaczy. Dobra, włączone. Dobrze, a teraz zasuwaj na górę. Szlak by to. Harim! Ktoś zdążył to rozebrać na części. Nie ma tu czego włączać. Cholera. Tego się obawiałem. Dobrze, przejdź do następnej wieży. Jest niedaleko stąd. Zjedź po linii i kieruj się na wschód. Zobaczysz ją.
Karim, co jeśli drugi przekaźnik będzie zepsuty? Pomyśl raczej, co zrobisz, jeśli zawiedziesz Raisa. Prawidłowa odpowiedź brzmi: zginiesz paskudną śmiercią.
Już miałem dać za wygraną. Karim, jestem przy drugiej antenie. Płot jest pod prądem. Chyba ktoś jest w środku. To pewnie Aleksiej. I pewnie też jego syn Christoph. Jak dla mnie są dość męczący. Nie pozwól, by cię zatrzymali. Musisz dostać się do środka i włączyć ten nadajnik. Yeah.